Michigan civarında ezberli bir şey. Santa Şefi onun önünde düşüşü boydu. Diyem, cız maçinem bence Ostrava'da. Tam ki onu hemen o şesi maçı. Tartısız bitka, tartısız bitka. Tüfe bir an yüvüye de çıtarılacağız. Tart kaşızan bir amartı mı? Önce bir şey o, yaşlı iş panik. Tam şey bence cao. Yaşlı nigde tak niye bir o. Кто из нас залежал алку и ахалку марчи? Мамиш не подойми за лаки в стойце. Мам надея, что у вас не чувак выйдет с лапки. Тарио скоро не спеда. Час на комейн ивент Гали и КСВ 35. А вы стопи в них. The Polish barbarian has fallen on hard times. But nothing gets your spirit out. Like the promise of a bloody motivated to conquer the strength of his rival with the battle experience, here is, ladies and gentlemen, Marci Ruzal, Ruzalski. Seeing his win streak snap in his last fight prompted the world famous strongman to reinvent his MMA game once again. Tonight he will show his latest blend of strength and power. The five-time world's strongest man, ladies and gentlemen, Mariusz Pudziandowski. Thank you.
jest lepszym kickboxerem. Ja myślę, że wobec tej klasy z małej kategorii wagowej, a Chudzianem powinien przebranżowić już ten twój nickname, pseudonim na Chudzian. Właśnie to przeszkodzenie kilogramów to jest naprawdę imponujące, imponujący spadek tej masy mięśniowej. Paradoksalnie to może być bardzo dobry ruch i wpływ na przebieg pojedynku, przede wszystkim pod względem kardio. Środek transportu już przeobraził. Już nie ma ogromnego samochodu, zdecydowanie mniejszy, jakim przyjechał tutaj do Ergo Areny. Zaczynamy. Mariusz Pudzianowski kontra Marcin Różalski. Czy podejmie walkę w stolicy z Różalem Pudzianowski? Ma oczywiście argumenty, udowadniał to już nie raz. Ale nie jest tajemnicą, że w ramach tej jakiegokolwiek kryzysu będzie szukał walki parterowej, a wprowadza naprawdę godnie. Sprowadzał choćby Pawła na stule, a to mówi, jak bardzo mocno podciągnął za waszczycią bazę Mariusz Pudzianowski. Szansą Różalskiego są wysokie kopnięcia. Potrafi zaatakować naprawdę błyskawicznie. Jeżeli go pisze, że Pudzianowskiego trafił go 3 razy. Zachwiał się Pudzian. W tej chwili potężnie. Niskie kopnięcie przestawiające Pudzianowskiego. Odwrotna pozycja Różalskiego. Czekamy na lewe kopnięcie. Jest na razie nisko, ale za chwilę ta noga powiem, jest zdecydowanie wyżej. Być może to w prawy łokieć, a być może prosto w głowę Pudzianowskiego. Na razie jeszcze nie zanurkował Pudzian, teraz tym swoim prawym firmowym cepem. Jest przybicie piątki, jest zachęcenie do bitki i wystrzelił, tak jak powiedziałeś, high-kickiem Marcin Różalski. Rozluźnia się Pudzianowski, ale już po prostu te recone muszą być wysoko. Musi być niezwykle uważny przy tych atakach Marcina Różalskiego. Za chwilę zapewne odbije się, będzie chciał chwycić gdzieś Różalskiego. Jest to pięcie, wkrocze, jest to, na co tak bardzo narzekał Marcin Różalski ostatnio. Zobaczmy jeszcze raz ten wewnętrzny low kick. Centralnie. Musiało zaboleć. Oczywiście Pudzianowski ma w tej chwili czas. To on decyduje, kiedy będzie mógł zrobić tę walkę. Nie należy go pospieszać. Sędzia może się spytać. Nawet nie pytał się. W tej chwili Michalak powiedział. To twój czas. Ty decydujesz. To centralnie. Przydaje mu się zwariować. Konsekwentna praca wewnętrznym low-kickiem od początku pierwszej rundy. Dobra, jedziemy, powiedział Mariusz Pudzianowski. To jest fajne. Przeprosiny przyjęte, ale Różalski atakuje w ten sam sposób. Znowu w tym wewnętrznym low-kickiem. Chce osłabić wykroczną nogę Pudzianowskiego. On się daje na to. Pudzianowski idzie po panie i sądził Różalskiego. O, jest na górze. To jest to, o czym mówiłem, kiedy zacznie przykrywać się walkę w stolicy Pudzian. Rzuci się w nogi Różala. Świetne przejście pozycji już teraz do półgardy. Będzie za chwilkę rozdawał te swoje ciężkie łapy. Twarz Różala, proszę. Ale jak one są ciężkie w tej chwili, on powiedział, że sam nie wie. Wagę zgubił, jest większa szybkość, jest wytrzymałość, ale co będzie z siłą ciosu? Jest dynamika. Nie dźwiga w tej chwili na sobie 135 kg, tylko 112, a to jest istotna różnica. Znam Pudzian z łokcia. Potrafi rozłożyć, bardzo dobrze ciężar działa w
względem Ryżala. Ja tutaj byłem pod wrażeniem, bo takiej mobilnej gardy próbował przytoczyć Ryżalski, który znany jest przede wszystkim raczej z tego, że jest świetnym kickbokserem. O, soczysty prawy. No nie wiem, czy tą lewą ręką Kudzianowski w pewien sposób przytrzymuje. Puścił go, lecz Kudzianowski nie pozwolił na kontrolę walki w stójce. Udało się wyjść z pleców, ale daleka droga do tego, żeby jeszcze dźwignąć się do stójki. Będzie go tak jest, bo Rodem Fartem zaciągał Kudzianę, chociaż tak jak wspominałem na początku, już teraz bardziej adekwatnym zawodnikiem jest Kudzian. Dobra praca głową Kudzianowskiego. Za chwilę znów powinien rozpocząć tę robotę. Zachęca ich sędzia, przede wszystkim Kudzianowskiego, bo on ma pozycję z góry, a zatem były dwa ciosy się pomerytowaniu. Jest praca. Komunikacja dystansuje w tej chwili Ruszalski. Szybciutko ponownie przykleja się do swojego rywala Kudzianowski, aby nie dać tam centymetrów miejsca, a potrzebnych tak Ruszalowi do tego, aby wrócić do stójki. 15 ostatnich sekund. Znowu próbuje odpowiadać Różalski, ale ta runda od pewnego momentu jest pod kontrolą Kudzianowskiego, który postanowił odpocząć przed końcowym gongiem. 5 minut za nami. Dobry początek tego pojedynku walki ciężkiej. Kopnięcia wewnętrzne Różalskiego. Zaczął odczuwać Kudzianowski i ruszył, szukając prowadzenia. Sprowadzenie akurat to bardzo mocna strona Mariusza Kudzianowskiego. A tutaj zapachniało nam troszeczkę Holandią, kiedy rozpuścili te wiatraki. Na rozcięcie, ale tak jak obiecywali. To będzie krwawy bój. Na trenie tylko w trakcie przerw mają możliwość zahamowania tego krwawienia. Runda numer 2. Pierwszej stójka należała do Różala. Partę do Kudziana. I raczej nie widzimy możliwości, aby w tej było odwrotnie. Tak, tak. Ale jest świeżość u Mariusza Kudzianowskiego. Bardzo efektownie zaczął Różalski. Tego się jednak na pewno spodziewał. Więc nie czeka Kudzianowski w tej chwili. Jeszcze stoją! Poruszenie rąk, rozluźnienie, nie można w każdy cios zładować pełnej mocy. Tak, tak. Mocny strzał adrenaliny na pewno poszedł od Kudziana i Ryżala, a parę centych procent energii. I znów konsekwentnie. Coraz bardziej ponika noga Kudzianowskiego. Mistrz obalenia, szmot tą Różalę w tej chwili o ziemię, to aż zadubliło. Ma 4 minuty. Udało się za pierwszym razem, udało się zrobić to perfekcyjnie za drugim. Kudzianowski z góry. I tak jak wspominasz, dużo czasu, by teraz popracować sobie nad Różalem. Oczywiście każdy cios Kudzianowskiego będzie podobał ubytek sił Marcina Różalskiego. Ten stara się wstać. On wyciągnął głowę, wyciągnął. Kudzianowski łapie do góry i jeszcze raz. Głów po ziemię Różalski. Głowa jednak podjęła. Kudzianowski wygrał walkę z Kudzianowskim.
przebieg tego pojedynku. Oba jest męczeni, ale takiego rozwiązania chyba nikt się nie spodziewał. Marcin Różalski wygrywa drugi pojedynek MMA przez Botanie, bo przypomnijmy, że przecież dłużenie zapleców również ma już na swoim koncie. Ale przegrywał dwie ostatnie swoje walki z Peterem Grahamem i Jamesem Maxwinejem. Teraz wygrał z Pudzianowskim, a dla Pudzianowskiego to jest druga kolejna porażka. Konsternacja. Cicho się zrobiło w tej trójmiejskiej arenie. Ja myślę, że ludzie dalej w szoku. Państwo przed telewizorami pewno również dalej myślą o tym, co właśnie widzieliśmy. Ale nie ukrywajmy, my również jesteśmy zaskoczeni. Sposób zwycięstwa. Runda. Pierwsza minuta, 46 sekunda. Zwycięstwo przez duszenie gilotynowe. Ladies and gentlemen, winner by submission, Marcin Różalski. Dowiemy się ze strony zawodników, jak to było. Zaczynamy od Mariusza Pudzianowskiego, ale na początku poproszę was naprawdę tutaj duże brawa, bo dali chłopaki się wszystko i myślę, że o to chodzi. Dać siebie maksa, emocje w życiu, emocje w sporcie, to było. Te emocje były, tylko nie wiem jak to się, co tam się stało. Ja ci powiem, co się stało. No, podobno odklepałeś, bo sam chyba nie jesteś pewny. Wiedziałem, że podszedłeś do sędziego i dyskutowałeś. Starałeś się mu tłumaczyć, że to jeszcze nie było odklepanie. No, ja nie czułem się uduszony, ale no, skoro sędzia tak uznał. No, akceptujemy, Mariusz, rozumiem. Z sędzią się nie dyskutuje. Słuchajcie, naprawdę to był pojedynek fajny dla oka. Natomiast powiem szczerze, że sport jest tak sympatyczny, nieprzewidywalny, że pisze różne scenariusze. I pewnie mówiliśmy tak, jak Mariusz go przytrzyma, to parter jest jego. Jak stójka, to Marcia, bo się okazało, że gilotyna. No, to jest sport MMA, wszystko zdarzyć się może, więc tak jak powiedziałem, MMA jest nieprzewidywalne. Bawimy się dalej? Czas pokaże, na razie nic nie mówię. A kiedy coś ogłosisz? Na razie nic nie ogłaszam. Jest jak jest, no trzeba się z tym pogodzić. Mariusz Pudzianowski, panie i panowie, dziękuję bardzo. Idziemy do Marcina. Zadowolonego. Troszeczkę zmęczonego, bo trzeba było popracować. Trzeba zarobić na podwyżki. Także no trochę na pewno było pracy. No poza tym zacznijmy od tego, że Mariusz swoje waży, wagę zbił, ale trenuje z dobrym trenerem Mariuszem Majewem, tak? Wiedział, z kim walczy, walczy z troszeczkę z psychopatą. Wiedział, jak to wszystko skontrolować. No i dobrze było, dobrze było. Ja mówiłem, nawet mój cały sztab, że mam trzy rzeczy na Mariusza, no jedna z tych rzeczy wiesz. Marcin, powiedziałeś, że Mariusz trochę ważny, natomiast tak wiemy, że ważył najmniej od 18 lat. Ciebie zaskoczyła taka waga? Tu nie chodzi o wagę w kilogramach, tylko chodzi o to, że on swoją wagę potrafi wykorzystać w dobrym dociążeniu w dole, prawda? Bo na przykład mam spalić wagę dużo cięższych od Mariusza, silniejszych,
ale może nie mają tak perfekcyjnie rozłożonego ciężaru ciała. No, ma już to był doskonale. Zacząłeś ten pojedynek na swoich warunkach, bo wiadomo, że stójka to jest twoja domena. Potem do głosu doszedł Mariusz, że trudna końcówka tej pierwszej rundy. Minuta drugiej, sprowadzenie i staje się coś pewnie, czego nie oczekiwali tutaj dziennikarze i podejrzewam, że też większość kibiców, bo można byłoby chyba dużo dzisiaj wygrać, stawiając na takie zakończenie walki. To znaczy, więc co to za dużo bym się teraz musiał rozpowiadać na ten temat, żeby się lubię sobie pogadać? I cię lubię posłuchać, bo jesteś inteligentny człowiek. Ale podobało się? No, to dobrze. Panie Marcinie, no coś rozszerzmy tutaj na temat tej walki. Wiesz, najważniejszą rzeczą w tej chwili to jest, proszę Państwa, Panie i Panowie, rzecz priorytetowa. Walka nie była priorytetem, walka jest ważną rzeczą i dodatkiem mojego życia. I tak jak jeżeli śledzicie moje wywiady, moją osobę, to wiecie, że nawet gdybym teraz przegrał, gdybym już wygrał, priorytet zostaje dla mnie zawsze ten sam. Pomagajcie pomagać zwierzętom, ludziom, nie bądźcie obojętni. To jest najważniejsze. To piękne przesłanie, piękny apel, natomiast chcę jeszcze wrócić do tej ostatniej akcji. Powiem, czy takie elementy, taka gilotyna wychodziła się ostatnio. Muszę przegrać, Mariusz, Mateusz, przepraszam, bo ja mam tylko chwilę, jeszcze zostańcie. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, zobaczcie, to wszystko już jest historią. To jest historia. Życie toczy się dalej. My zrobiliśmy walkę, jeden z nas musiał wygrać, bo tak to jest poukładane, jeden musiał przegrać. Ale ci, co nie mają jeść, nadal nie mają co jeść. Ci, co nie mają gdzie mieszkać, nadal nie mają gdzie mieszkać. Zwróćcie na to uwagę i zacznijcie pomagać. Wiesz co, po takim apelu i po takich mądrych słowach, to myślę, że już się nie będę koncentrował na gilotynach, kopnięciach. Nie ma sensu, bo to są rzeczy w życiu ważne i ważniejsze. I ty mówisz tutaj do nas o tych najważniejszych. Jeszcze wirtualne buziaki i piona dla wszystkich mam. Podróżane. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie, a przed nami już main event. Mamy talię Aziz Karaoglu.